Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Satunej, a przed Wami kolejny odcinek z Polan. Już, słodziutki. Tak więc zaczynamy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio. Nic Was nie ominęło. Tutaj się już grzybki widzę. A, odnowiły. Oczywiście. Ślubowałam posłuszeństwo. Tu się da jakoś nakierować na postać. Aha, w ten sposób, okej. Zapamiętam to sobie. Żadnych nowych przeciwników nie ma. Ja mam jeszcze wrażenie, że jest troszkę za głośno. Więc ja bym troszkę na pewno wyciszył ją. Ją jako ją samą i zresztą całą resztę też w sumie. Wyciszę trochę. Dotąd. To tak. Dotąd. Komunikaty są bez sensu, więc to już najciszej. Pogodę też ciszę, bo jak jest jakaś zamieć, to jest naprawdę głośno. Myślę, że tak wystarczy. Dobra, i tak. Mieliśmy się dowiedzieć czegoś o Dobromirze. Nie trudź się, ja spytam. Witaj, dobry człowieku. Czy nie widziałeś dziś pana mego Dobromira? Aleś mnie przestraszył. To ty, Kolbeck? Nie mnie pytaj. Ty powinieneś lepiej wiedzieć. Nocą oddział zbrojny przez wieś przeszedł i ku waszej pustelni się skierował. Myśmy w domach siedzieli w strachu o własne życie. Syn sąsiada Janko przez szpary w stodole ich oglądał i straszne rzeczy opowiada, jakoby to szkielety w zbroje pordzewiałe odziane w oddziale maszerowały. Nie brzmi to dobrze. Dziękuję za informację. Lepiej odwiedźmy wyrocznie, ona będzie wiedziała. Mieszka za rzeką. Szybko, no rusz się, nie mamy czasu. Sam tam nie polecę. No tak, więc widzimy, że naszego drogiego kapłana porwano. I nadal musimy się dowiedzieć, gdzie on jest. I tak, co mamy do roboty w mieście? Jeszcze nie da się oddalić widoku, niestety. Więc nie zobaczycie go w pełnej krasie na raz. W każdym razie mamy tutaj kupca i dzięki Bogu jest to mag, ponieważ oni są tutaj ustawiani losowo. A magowie zawsze mają różdżki, czyli coś, co jest nam absolutnie najbardziej potrzebne. I tak, co my tu mamy do wyboru? Ile mamy złota? 219, czyli możemy kupić właściwie wszystko. Mamy obrażenia magiczne. To jest badziewie. Badziewie aż głowa boli. To jest bardzo ciekawa różdżka. Z tego co wiem. Parę razy już miałem, ale ma jednak obrażenia sieczne, które w pewnym momencie nam się nie przydadzą. No i to jest mocne. Jak widać, to ma 24,67, więc widać, że jest różnica. Ale jest wolny, niemniej jednak kupimy sobie i tą. Sprzedamy to badziewie, to nam się nie przyda. Tak, to sprzedamy. Resztę ekwipunku właściwie kupuję bardzo rzadko. Zacznijmy od tej. Ona jest trochę szybsza, więc może się przydać. Tutaj warto mieć jednak parę broni w zanadrzu. To jest właśnie fajnie, że jednak przeciwnicy są odporni na jedno, a podatni na drugie. Tak jak już w tych wszystkich nowoczesnych grach. Taka nowoczesność. Tak. To jest różdżka, z którą zaczyna mag. Ona jest taka całkiem, jeśli chodzi o sam atak. Ale tak... to jest taka średnia jeszcze ta cena. Tak, szybkość 5, więc jest trochę szybsza, ale jednak jest trochę za słaba. Choć z drugiej strony obrażenia obuchowe i magiczne na szkielety to jest jednak warte rozważenia. Najpierw mamy wilków i popatrzmy na naszą różdżkę. Niesamowity zasięg to na pewno i atakuje kilku przeciwników na raz. Koleżanko! Bo ich zabić, a nie taką zabawę sobie urządzać. No, jak widać, porządna różdżka. Skoro czasami potrafi zabrać pół życia takiemu wilkowi na jeden strzał. Dalej. Zabij. Z tego. Jezu, chyba mi się zacięło. Weź tam tego jakoś zaciukaj. Nie wyszło. Dała radę. Pięknie. Jeszcze mi miksturkę zostawił. Tutaj już nie ma żadnych przeciwników, mamy tylko wyroczni. Jesteś wreszcie. Wiem, po co przybywasz.
Niestety, los Dobromira przed moimi oczami ukryty jest i bardzo mnie to martwi, ale jest coś, co mogłoby nam pomóc. Cóż takiego? W noc zniknięcia Dobromira wyczułam pojawienie się potężnego magicznego artefaktu. To kryształ czarnego księżyca. Jego moc mogła Dobromira pokonać. Kryształ wciąż jest w tej krainie. Odnajdź go i przynieś do mnie, a los Dobromira wyśledzę. Na mapie znak ci uczynię, gdzie kryształ wyczuwa. Ruszamy w drogę. Na pewno artefakt zdobędziemy. Tak, więc otwiera się przed nami bardzo ciekawa brama. Ja mam inny pomysł, ponieważ tutaj można zrobić też coś takiego. Czyli położyć postać spać, jej się wtedy szybko odnawia zdrowie, mana, wszystko. No i już, proszę bardzo. Tania metoda. Jak jesteśmy w jakimś bezpiecznym miejscu, to zawsze warto korzystać. Weź se włącz tą tarczę jednak. Grzyb! Oj, to nie było zbyt mocne, ale niestety ona nie mogła zaatakować ich stamtąd, bo najpewniej by nie dosięgała. Więc niestety musiała się zbliżyć na niebezpieczną odległość. Siep! Jeszcze jeden! Tak, trzeba by było jej dodać jednak tak jeszcze z jeden punkt tą magię, to że udałoby jej się ściągnąć takie wilki na dwa strzały. Albo by się nie udało. Tak, to nie jest miejsce, w którym się mamy udać. Niemniej jednak można tu znaleźć parę ciekawych rzeczy. Jakie niebezpieczeństwo? Włączaj tarcza! O! Nie zdążyłem jej uleczyć. Dobra, więc dajmy sobie spokój. Wczytajmy to. Z tego co pamiętam, to gdy się umiera, można też dać jakiś tam przycisk, jak wczytaj ostatni zapis, coś tam i graj dalej. Czyli wtedy pojawimy się w mieście, oczywiście tracimy przedmioty, chyba złoto. Doświadczenie. Czyli właściwie wszystko. Dobra. Teraz dasz sobie radę w spokoju. Jeszcze to są te słabe wilki, a ja nie dam sobie z nimi... Szybam, że znikną. No dalej, weź to. Okej. Okay. Jeszcze jakieś... A, wow! Wow, wow, hola! Shit. To nie jest przyjemne miejsce. Nie, prześpię. Tak, dzięki Bogu on nie umiał wychodzić z podziemi. Dzięki Bogu, bo on pewnie już bym nie żył. Stańmy tutaj. Dajmy tarcza i wchodzimy. Dalej, dalej, dalej. Dalej. Bardzo dobrze. Bardzo ładnie. Bardzo to było genialne, koleżanko. Genialne. I jeszcze wbiłaś poziom, czyli warto było przynajmniej po samo to. A no więc tak, może trochę życia. Oczywiście, jak już mówiłem, siła magii się przyda. Magia, mana. Sama to nie jest aż takie istotne na razie. Szczególnie, że my na razie nie mamy żadnych czarów. I teraz jedno z ciekawszych zajęć, czyli roznoszenie w drobny mag skrzyń. I tu możemy wykorzystać tą różdżkę, która się do tego sprawdza po prostu fenomenalnie i ściąga każdego jednym strzałem. No cóż, tak beczki są dość odporne na obrażenia sieczne, więc magiczne robią więcej. Tak, widzę, że wyjątkowo owocna była wyprawa do tej jaskini. W sumie wszystko. O, następny amulet! Następny amulet! Jezu! Co ja z nimi zrobię? Przecież ja nie mam tyle miejsca w ekwipunku. Tak, ponieważ jest tutaj też coś takiego jak obciążenie. Ale dobra, co my tu? My mamy regenerację magii, zwiększenie magii i zwiększenie siły magicznej.
Ten jest identyczny, czyli ten można by sprzedać. Ten mi zwiększa o 5. Zmienimy jeszcze różdżkę. Ten zwiększa o 5, a ten daje odporność. Ja jednak bym został na razie przy tym. Przynajmniej trochę więcej tej magii jest i czasami można użyć dwóch tarcz, tak jakby na raz. Że się tak wyrażę. Co mamy w ogóle w misjach u wizerze Miga? Odnajdź kryształ Czarnego Księżyca. Tak, i za chwilę będziecie świadkiem tego, o czym mówiłem niemalże na samym początku. Uhu! Już widzę. Barbarzyńców. Jakby to ona sobie sama określiła. Zapiszmy grę znowu, bo tutaj jest znowu dość hardkorowe miejsce. Tak, co ty tam powiesz na ten temat? O Jezu, szkielety! Zatrutasz! Nie, błagam, nie zatruwaj mnie! Nie zatruwaj mnie, bo umrę! Trucizna to największe cholerstwo w tej grze. Więc tak, skoro to są szkielety, to moja dawna różdżka się na niewiele przyda. Musimy się nimi zająć innymi metodami. Nie wiem, czy mogę spać, jak jestem zatruty. Bo gdybym mógł, to już walić wszystko. Pist. Niedobrze. Już! Bo ta! Grzyby! To. Dobra, dawaj tą tarczę. Jedziemy. Nie ma, że boli. Bo którym są te grzyby szybkim przyciskiem? No dalej, dalej, dalej. Zabij przynajmniej jednego. Bardzo ładnie, ale zabij go już na amen. Bardzo ładnie. No ty weź go czaśni. Dobra. Grzybek, możesz się położyć spać z trucizną? Tak, może. To jedna ze skuteczniejszych walk, jeśli się nie ma antidotum. Którego ja nie posiadam najpewniej. Koleżanko, ty dalej jesteś zatruta. Tak jak widać, trucizna bardzo, bardzo szybko pozbywa się mojego życia. Idź spać. I trwa niewiarygodnie długo, więc ja uważam, że trucizna jest jedną z najpotężniejszych rzeczy w tej grze. Niestety. Tarcza i jedziemy dalej. Ten chyba nie ma... Nie, ten też ma. Też jest zatruty. Kurde! Niedobrze. Dalej. Zabijemy go na raz. Będziemy się leczyć grzybami do skutku. Jeżeli wrócimy na sam początek. O, naprawdę! Takie skarby wygrać to po prostu fenomen! No takie przedmioty. Zwiększenie magii o 50 punktów. A, ja mam taki pierścionek. O, nie, no to ja dziękuję serdecznie. Osobiście wolę swój pierścionek. Bo najpewniej bym wilki ściągał na jeszcze więcej strzałów. Dobrze, więc gdzie my teraz mamy iść? Tutaj. Tutaj jest portal do miasta. I to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka tam jest. Która nie pozwala nam właściwie umrzeć. O ile się nie zapuścimy gdzieś za daleko. Wow. Nie, dobrze. A ja nie zmieniłem różdżki. Ale tą różdżką można ich ładnie tak właśnie. Nie wiem, jak to się nazywa. Wiem, że tak się robi w strategiach. Coś tam, jakieś makrowanie, mikrowanie. Nie znam się, więc nie wiem. I nie będę mówić. W każdym razie coś takiego jest. Tak. O, bardzo ładnie. Może zacznijmy od tego, żeby jednak podejść do miasta. Otwórzmy sobie bramę. Sprzedawcom się zmieniają przedmioty, więc możemy obejrzeć w sumie, czy coś tutaj mamy ciekawego. Nie. Jak widać, zmieniają się bardzo rzadko przedmioty sprzedawcom. O, ten dostał nową różdżkę. Trucizna. 224 na 15, ale... Niestety to ma taką wadę, że no niestety jest bezużyteczne, jeśli chodzi o szkielety. Bo szkielety są odporne na magię w 100%.
bo to szkielety. Ale posprzedawajmy to nasze badziewie. To też się nie przyda na razie. To na razie zostawmy. Różdżki zostają, wszystko zostaje. Zaklęcie zaślepienie, zaklęcie magiczny kruk. I tak mnie nie stać, więc nie ma się nawet co przeglądać. Gdzie tutaj jest? Tutaj jest miejsce lecznicze. Tak, w takim miejscu działa trochę jak spanie. Jak odpoczynek, po prostu się wchodzi, pam, 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 leczenie. Gdzie? A, tu są wilki, faktycznie. Tak jak widać, on ma daleko gdzieś to, że ja go próbuję zabić. Gdzie ty idziesz, koleżanko? Tu mamy jeszcze... Jezu, genialne miejsce. Szkoda tylko, że żaden nasz tutaj nie dojdzie. Dobra. I teraz jedna z najtrudniejszych misji do tego momentu. Jak widać, szkielety są masą. Jeszcze jest, kurde, zatruty. No to pięknie. Dobra, idziemy. Nie ma się co bawić. Plus jest taki, że to są słabe szkielety. Bo na przykład czerwone są odporne na magię. Trochę bardziej. Grzybek. Pist. Bardzo ładnie. Dalej. Pist. Dalej i biegnij! Zatruj. Niedobrze. Właśnie na wieżę. Pięknie. Wyłaź z wieży i lecz się. Tak, niestety to nas nie leczy z trucizny. Ale możemy sobie stać w takim miejscu aż do skutku. Co trzeba niestety wykorzystać, więc już właściwie, żeby zaoszczędzić czasu, to mogłoby nas wyleczyć z tej trucizny. Skoro i tak wie, że będziemy tutaj stali aż do skutku. Ale nie można mieć wszystkiego. Czasem trzeba się pomęczyć. I jedziemy znowu. Zajmijmy się tym, który ma truciznę. Kurde, nie zrobiła sobie tej tarczy. Głupia szmata. Tego trucizną szli... No to pięknie. Jeszcze autozapis. W takim momencie. Grzybek. No, witam was ponownie. Niestety nie było wam dane obejrzeć tego do końca. Problem jest taki, że Nvidia wydała nowy program właśnie do nagrywania... nagrywania gier po prostu. I ja już go, no tak, wypróbowałem, więc uznałem, że działa. Działa we wszystkich grach, działa też tutaj właśnie. Działa w tych wszystkich starych, czyli tutaj. Działa w tej drugiej grze. Nie wiem, czy ona już była na kanale, czy nie, więc nie podam tytułu. No i spodziewałem się, że działa tak jak należy, wszystko porządnie i tak dalej, więc no nagrywam. Przed chwilą, dzięki Bogu, że zauważyłem to teraz, ponieważ nie ominęło was wiele, tylko tyle, że zabiłem tego szkieleta i wbiłem poziom. Tak jak chcecie, to proszę bardzo. Dodałem sobie tarczę i siłę magii. Za wiele więcej mi nie wystarczyło, bo tarcza kosztowała 3 punkty. No więc poza tym nic się nie stało, nic nie znalazłem, żadnych artefaktów, mamy tylko ten... Aha, wy nie wiecie, że ja już mam ten księżyc. A, czyli jednak bieda. Kryształ czarnego księżyca. Znalazłem, podniosłem, mam. Porządnie. Czyli idziemy teraz do wiedźmy. Czyli tak, widzę, że nie mogę ufać temu programowi na razie. Czyli na razie powrócimy do Frapsa starego. Szczególnie ten program ma jeszcze jedną wadę, że nie nagrywa mikrofonu i ja nie jestem pewny, jak to będzie wyglądać później, jeśli chodzi o zespolenie tego w jedno. Szczególnie teraz, że mnie wywaliło. Nagrywanie głosu zostało, ja będę musiał to pociąć. Więc możliwe, że będzie drobny rozjazd gdzieś tam już do tej pory gdzieś pewnie się pojawił. Mam nadzieję, że nie postaram się to jakoś ogarnąć później, jak będę to sklejać w jedno, ale to będzie na pewno trudne. Tak więc co? Czas porozmawiać z tą wiedźmą. Wiem, że nie mogę już ufać temu programowi. Wracam do starego Frapsa i do Mirror's Action. Dobra, idziemy. Wróciliśmy. Oto kryształ. Nie było łatwo. Mów, co wyczuwasz. Och, czuję bardzo silną aurę Dobromira. Niedawno był on przeniesiony przy użyciu tego kryształu. Nie wiem jednak dokąd. Jeżeli chcecie, mogę powtórzyć to zaklęcie.
Jeżeli się odważycie z portalu skorzystać, traficie być może tam, gdzie Dobromir przebywa. Otwieraj portal. Idziemy. Zatem bywajcie. I niech bogowie mają was w swojej opiece. Okej, okay, i w tym momencie otwiera nam się tutaj portal. Ona nam zabrała kryształ, dlatego nam miga. No więc co? Wejdź w portal. Taka jest nasza misja. I w tym momencie kończy się pierwszy rozdział. I zaczyna się drugi rozdział, Umierająca Kraina. Właściwie to jest mój ulubiony rozdział. Zakończenie tego rozdziału jest jednym z najlepszych, jakie było. Jest naprawdę przyjemne i spektakularne. Tak więc jesteśmy już tutaj. Ja pozbieram tylko te grzybki i w tym momencie zakończymy ten odcinek. Ja nie mam dzisiaj niestety za wiele czasu. To znaczy mam jeszcze 10 minut, no ale nie ma co łączyć już tych dwóch rozdziałów. Pierwsze dwa odcinki zeszły nam na pierwszy rozdział i myślę, że tyle wystarczy, więc co? To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że uda mi się to porządnie zespolić w jedno głos z ekranem. No więc co? Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.